Wraca piłkarska Liga Mistrzów. Dziś i jutro ostatnie spotkania jednej ósmej finału. Pod ścianą jest Real Madryt, także Juventus musi odrabiać straty. W ćwierćfinałach są już niemiecki RB Lipsk, hiszpańskie Atletico Madryt, włoska Atalanta i francuskie PSG. Dziś i jutro po długiej przerwie Liga Mistrzów wznawia rywalizację. W poważnych tarapatach jest Real Madryt. Pierwsze starcie z Manchesterem City przegrał, a straty musi odrabiać na wyjeździe. To będzie bardzo dobry mecz pomiędzy dwoma bardzo dobrymi zespołami. Jesteśmy gotowi, choć wiemy jak wygląda sytuacja. Przed nami pierwszy finał. Są cztery finały i chcemy doć. Dotrzeć... Do końca. Na takim poziomie wyjazdowe zwycięstwo 2 do 1 to mocna zaliczka, jaką przed rewanżem ma Manchester City. Być może mamy lepszy zespół, ale słowa są bezwartościowe, jeśli nie możesz tego zademonstrować na boisku. Mamy utalentowanych graczy na każdej pozycji, każdy może mieć wpływ na wynik. W drugim dzisiejszym pojedynku Juventus zmierzy się z Olimpikiem Lyon. Juventus jest klubem, który jest przyzwyczajony do wygrywania i dlatego ludzie gdzie mogą być trochę zuchwali, moim zdaniem absolutnie błędnie. Wygrana zawsze powinna być traktowana jako wspaniałe i niezwykłe wydarzenie, a nie jak zwykle. Juventus gra u siebie i musi odrabiać straty z pierwszego spotkania. Na wyjeździe poległ 0 do 1. Francuska drużyna chce sprawić niespodziankę. Nie tylko jesteśmy tutaj, aby się bronić, ale także chcemy strzelić gola. Łatwiej będzie nam przejść dalej, jeśli strzelimy bramkę. Wszystkie mecze odbywają się bez udziału publiczności. Jutro kolejne starcia: Barcelona zagra z Napoli, a Bayern z Chelsea.